8 maja 2016 roku. Mija w tym dniu 71. rocznica zakończenia II wojny światowej. W tym dniu obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa. W dniu zwycięstwa mówimy o tym, że skończyła się najstraszliwsza z wojen nowożytnej Europy, nowożytnego świata. Mówimy zawsze o ofiarach, mówimy o Holokauście, mówimy o tym, co działo się w sowieckiej Rosji. Mówimy też o długich i trudnych drogach naszych polskich żołnierzy do wolności. Bo te drogi, Państwo najlepiej wiecie, były różne. Były często kręte, dalekie, ale wszyscy mieli w sercu jedno. Odzyskanie wolności, odzyskanie niepodległości Polski. Świętując Dzień Zwycięstwa, chciałabym, żebyśmy pamiętali, że pokój to jest rzecz niezwykle cenna, ale taka, jak to dzisiaj powiedział Krystian Wyrecki, cytując oczywiście słowa klasyka, to nie jest coś, co zostało nam dane na zawsze. To jest coś, o co zawsze musimy się troszczyć i o co musimy zabiegać. Dziękuję serdecznie za obecność świadków tamtych zdarzeń. Chylę przed Wami czoło w imieniu nas wszystkich, w imieniu młodszych, bo Wasze doświadczenia i Wasze przejścia są dla nas czymś bezcennym, są dla nas też nauką, pokory wobec życia. Staramy się Wam, jak możemy, pokazywać przyjaźń, szacunek, wsparcie, doceniając to wszystko, co kiedyś zrobiliście, byśmy mogli dzisiaj w tym bezpiecznym, dobrym kręgu stać. Serdeczne podziękowania.